Witaj serdecznie, Paweł Grzech, Pan się z tej strony. Jestem akurat po fajnym webinarze przedsiębiorcy, naprawdę świetnego przedsiębiorcy, który swego czasu zarabiał nawet 600 tysięcy złotych miesięcznie. Netto dostał w jego kieszeni, miał potężną firmę i zatrudniał około 1000 pracowników. I w pewnym momencie, gdy przyszedł kryzys właśnie w tych latach, tam 2008, chyba 2009, wszystko stracił i został z 10 milionami długów. Oczywiście wyszedł z tego po 6 latach, naprawdę świetna historia. Fajny, super webinar. Jeśli byłeś, to daj znać, jak Ci się podobało. I on też jest właścicielem jednej z firm MLM, z którą też trochę współpracujemy. Mają naprawdę świetne suplementy diety, takie naturalne suplementy diety bazujące na naturalnych składnikach, tak, nie ma żadnej chemii, które naprawdę też chronią ludzi, chronią Twoją odporność, wzmacniają Twoją odporność nawet przed tym takim koronowanym wirusem. Mają takie składniki, które przed nim chronią. Oczywiście to nie jest jakieś tam 100% pewne, że to Cię uchroni w 100%, ale wzmacniają Twoją odporność, dzięki temu się lepiej czujesz. I właśnie on też mówił, że teraz mamy ten kryzys właśnie z tym wirusem, firmy padają i tak dalej. I doszliśmy do wniosku, że właśnie on też właśnie o tym mówił, że teraz właśnie już niedługo, w ciągu, nie wiem, 3-4 lat będzie taki ogromny boom na firmy MLM, na biznes MLM, na tą branżę. I tak ta branża generuje ponad 200 miliardów, czy tam około 200 miliardów obrotu. Cała branża MLM naprawdę to jest potężna maszyna, która generuje ponad 200 miliardów obrotu, czy tam około 200 miliardów obrotu. Miliardów, nie milionów, tylko miliardów obrotu. Naprawdę potężna branża, ale jeszcze wygląda na to, że teraz przez tę kwarantannę, przez ten kryzys światowy, który mamy, będzie jeszcze boom, jeszcze ta branża jeszcze bardziej wyszczeli. Tym bardziej, że też większość osób teraz przenosi się do internetu, a w branży MLM, w biznesie MLM, ten biznes możesz budować w internecie. Nie tak w 100%, ale na ten moment możesz to robić naprawdę w dużej mierze przez internet. Oczywiście teraz nagrywam ten film wideo, nie możemy się spotykać twarzą w twarz, dlatego większość albo właściwie wszystko budujemy przez internet, ale w takich czasach normalnych też spotykamy się na żywo właśnie na jakichś fajnych szkoleniach i tak dalej. I właśnie on też o tym mówił, bo on też jest właścicielem jednej z firm MLM z tymi suplementami diety, które też my, jako ja i mój zespół, też mamy w swojej ofercie. I właśnie on mówił o tym, że teraz jest ten boom taki i chodzi o to, żeby nie, jakby to powiedzieć, nie przespać tego czasu teraz, który mamy, tej kwarantanny i tak dalej. Jeśli masz jakieś problemy, straciłeś pracę, nie wiesz, co masz robić dalej, to MLM też nie, to też nie jest taki biznes, który generuje jakieś wielkie koszty. Nie ma swoich pracowników, nie musisz tworzyć produktów tam. To jest tak, biznes MLM to jest tak jakby, można powiedzieć, gotowy biznes w pudełku, który ty dostajesz. Masz gotowe produkty, gotowe systemy księgowe, wypłaty i tak dalej. Wszystko, nic nie jest na Twojej głowie. Ty po prostu musisz działać, uczyć się, działać i ten biznes promować. Tym bardziej, że możesz to robić też w internecie, jeśli też masz odpowiednie narzędzia. My akurat mamy fajny system marketingowy, plan działania, gdzie codziennie dostajesz kroki do wykonania, gotowe strony, wszystko dostajesz gotowe tak naprawdę. Przynajmniej w moim zespole wszystko dostajesz gotowe i tak dalej. I chodzi o to, żeby nabyć odpowiednie umiejętności teraz, przynajmniej, żebyś nie przespał tego. Też nie chodzi mi o to, nie nagrywam tego filmu po to, żeby namawiać Cię do współpracy, coś w tym stylu, tylko żeby Ci uświadomić, jakie masz możliwości, jeśli chodzi o branżę MLM. Ponieważ zobacz, te wszystkie takie piramidki finansowe, programiki typu Revenue i tak dalej, gdzie klikasz reklamy, one teraz tracą na wartości. Już całkowicie przestają działać. Te wszystkie programiki to są oparte na pseudo kryptowalutach, shitcoinach, czy jak to się tam mówi. Można nazwać to, wszystko traci na wartości, nawet nie wypłacają te piramidki. To traci sens. Teraz właśnie nabierają sens takie realne, fajne produkty, wartościowe produkty, które coś mogą wnieść do życia innych osób. Na przykład te suplementy, o których on mówił, które naprawdę chronią i zwiększają odporność, bo ludzie też teraz trochę nabywają świadomości. Wydają może mniej nawet pieniędzy na jakieś tam fast foody, jakieś inne gówniane jedzenie, które zamiast Ci pomaga, to jeszcze obniża Twoją odporność tak naprawdę, tylko też stajesz się bardziej świadomi i chcą tą odporność zwiększyć się, zabezpieczyć nawet siebie i swoje rodziny. Oprócz tego my też mamy w swojej ofercie też fajne pakiety medyczne, gdzie możesz się z lekarzem kontaktować przez telefon, taki też telelekarz, pakiety medyczne, suplementy, nawet kawy i tak dalej, wszystko w jednym miejscu, nie? Czyli i możesz fajnie zarabiać, ponieważ masz stabilny biznes, który jest oparty też na abonamencie, czy stabilny biznes, możesz spać spokojnie, że Ci z dnia na dzień ta struktura nie padnie. I też produkty, które wzmacniają, chronią Twoją rodzinę. Czyli z jednej strony chronisz siebie i rodzinę i możesz fajnie zarabiać. I to też nie chodzi o to, że nawet jak pracujesz na etacie, że musisz rzucać etat i tak dalej. Jeśli chodzi o biznes MLM, możesz sobie dorobić, albo dorobić sobie na przykład do pensji, albo nawet w pewnym momencie zastąpić
swoją pracę na etacie i budować tylko to. Też tak można zrobić. To też nie jest takie wielce skomplikowane, bo nie musi być ekspertem, tak mówiłem w ostatnich chwilach wideo, żeby działać w tej branży. A ona teraz będzie mieć naprawdę rozkwit. Na przestrzeni 2-3 lat ona jeszcze bardziej wystrzeli do góry, gdy ludzie też nabiorą takiej większej świadomości, bo też wygląda na to, że teraz ten świat idzie bardziej w stronę internetu, w stronę online. Tym bardziej teraz mamy tą kwarantannę, czyli świat się zmienia. Ludzie też zaczynają inaczej myśleć, zaczynają trochę też bardziej o siebie dbać. I też, jeśli budujesz na przykład biznes w MLM-ie, też nie masz takiego obciążenia. Ponieważ na tym webinarze ten przedsiębiorca, naprawdę fajna historia, super, też mówił o tym, on ma dużo znajomych takich naprawdę majętnych osób, które posiadają ogromne biznesy, na przykład galerie handlowe i tak dalej, zatrudniają setki, tysiące pracowników, to oni mają teraz ogromne problemy. Im większy biznes, tym większy problem niektórzy mają, nie? Bo zobacz, właściciele galerii handlowych mają ogromny problem, ponieważ najemcy, tam co mają u nich lokale wynajmowane, przestają im płacić, ponieważ wszystko stoi, wszystko leży. I oni, on tam mówił, że 3-4 miesiące, mimo że zarabiają miliony i tak dalej, to za 3-4 miesiące oni mogą zostać z milionowymi długami. Tak właśnie jak ten przedsiębiorca, on zatrudniał około 1000 pracowników, ogromne miliony oni tam generowali, ale w pewnym momencie przed tam ten kryzys, co był, no to on został z 10 milionami długów, czy tam 11 milionów długu miał. Nie, właśnie, bo te ogromne biznesy mają większe obciążenie, pracowników bardzo dużo zatrudniają, jakieś tam lokale muszą utrzymywać i tak dalej, jakieś maszyny, to wszystko muszą utrzymywać, a w biznesie MLM tego nie masz. Ty dostajesz tak jakby biznes w pudełku, dostajesz go, musisz go odpakować i promować. Jeśli do tego jeszcze ten biznes jest przygotowany, ten MLM jest przygotowany do tego, aby go budować w internecie, ma odpowiednie narzędzia, tak jak mówiłem na moim, chyba to mówiłem na trzech czy na dwóch filmach wideo, że taki optymalny biznes w internecie składa się z trzech części, nie? Czyli masz pojazd biznesowy, silnik i paliwo. Pojazd biznesowy to jest MLM, silnik to jest system marketingowy, który napędza ten pojazd biznesowy, no i ostatnie paliwo to jest ruch, który generujesz, czyli paliwo, nie? Czyli paliwo wlewasz do silnika, silnik zaczyna chodzić i napędza pojazd. Jak masz te trzy elementy, to masz naprawdę świetny biznes MLM. Bo też sam biznes MLM to jest za mało, ponieważ większość firm MLM jedyne co ci daje to sklep internetowy, ale nie masz narzędzi, tak dalej, nie wiesz jak zacząć. Musisz mieć coś, z czym od razu możesz działać. Jeśli jesteś osobą nową, no to wchodzisz, bierzesz gotowe narzędzia i wykorzystujesz. Tak, my mamy na przykład coś takiego jak 40-dniowy plan działania, czyli każdego dnia dostajesz konkretne wskazówki do wykonania i dzięki temu napędzasz ten silnik, a silnik napędza twój pojazd biznesowy, nie? A to dam ci link do tego filmu pod spodem, sobie obejrzysz. Czyli jak to wszystko ładnie w sobą gra, jeśli zbudowały to wszystko osoby, które wiedzą, jak ten biznes budować w internecie, tak mówiłem nieraz, teraz właśnie możesz tylko ten biznes w internecie budować tak naprawdę, ale większość liderów tego nigdy nie robiła. A nie wszystko, co działa w e-biznesie, w marketingu internetowym, przeniesiesz 100% do marketingu sieciowego. To musi być odpowiednio wszystko poukładane i stworzone. I pamiętaj o tym, żeby teraz ten czas, który masz, żeby go nie przespać, zdobądź jakieś nowe umiejętności. Też nie musisz być jakimś tam wielkim ekspertem, żeby ten biznes budować. Jeśli masz coś takiego jak na przykład u nas, taki plan działania, gdzie każdego dnia masz konkretne kroki do wykonania, to po prostu siadasz i sumiennie, krok po kroku działasz. Dzień w dzień, obojętnie czy są święta, czy nie wiem, weekendy i tak dalej, wykonujesz te kroki każdego dnia. I dzięki temu to zaczyna się wszystko kumulować ze sobą i ten ruch jest coraz większy. Ale oczywiście musisz działać. Też nie ma na to gwarancji, że wykonując to będziesz miał jakieś efekty wielkie. Bo ja Ciebie nie znam i tak dalej i Ty musisz to robić. Osoby, które traktują to na poważnie i naprawdę działają, ale nie tam przez 5 minut dziennie, nie przez 15 minut, które naprawdę siedzą i działają po godzinę, 2, 3, nawet 4 godziny dziennie, to naprawdę dopiero takie osoby mają efekty. I to obojętnie, jakie masz narzędzia. Jak nic nie robisz, nic nie osiągniesz. Czyli nie prześpij tego czasu teraz, co masz. Nie trać naprawdę czasu na seriale, Netflix i tak dalej. Ja tak naprawdę skasowałem subskrypcję mojego Netflixa, bo nie są to czasy, w których to mam je odciągać właśnie od pracy, Netflix i seriale. Ja po prostu skasowałem tą subskrypcję, nie będę opłacać Netflixa, bo się po prostu nie chcę, nie opłaca mi się tego robić teraz. Nie opłaca mi się opłacać Netflixa właśnie teraz. Nie mówię, że to jest coś złego, ale wolę się zająć na przykład pracą i spędzać czas z rodziną, zamiast oglądać teraz seriale. Ja akurat lubię oglądać seriale, lubię czasami się tak, może powiedzieć, wyłączyć i coś obejrzeć, ale teraz nie jest ten czas, moim zdaniem. Teraz wolę nagrać film wideo, zdobyć jakieś kontakty i tak dalej, budować listę, rozmawiać z ludźmi i też spędzać czas z rodziną, czyli pół na pół na przykład. Dlatego nie prześpij tego czasu, zdobądź jakieś umiejętności, ponieważ ta kwarantanna minie. I co wtedy po tym? Na przykład jest kwarantanna 2-3 miesiące, straciłeś pracę i tak dalej, nie jest to co sobą zrobić, a tracisz czas na oglądanie seriali.
albo telewizji, wiadomości. To będzie czas kompletnie stracony. Zdobądź jakieś fajne umiejętności, wejdź w jakiś fajny biznes, nawet możesz sobie dorobić. Biznes MLM nie ma jakichś wielkich kosztów, to jest, oczywiście zależy to od firmy, ale w większości przypadków one nie mają jakichś ogromnych kosztów, na przykład, nie wiem, 200, 300 zł maksymalnie miesięcznie. 100, 200, 300 zł miesięcznie maksymalnie. 100 to jest za mało, ale tak 200, 300 zł miesięcznie na działanie to powinno Ci w 100% wystarczyć, żeby ten biznes budować i działać, bo w internecie potrzebujesz łączać internet. Internet prawdopodobnie masz, jeśli oglądasz ten wideo, no to masz internet, to możesz działać. Czyli nie prześpij tego czasu, mówię, nie trać czasu na pierdoły, tym bardziej teraz, nie schizuj się. Wiadomo, jest ciężko, nie można sobie tego lekceważyć, ale nie trać czasu na pierdoły, nie oglądaj codziennie tych wiadomości, nie schizuj się tym wirusem, tylko zacznij się rozwijać, zdobądź umiejętności. Tym bardziej, jeśli masz fajny jakiś zespół, dąż do jakiegoś fajnego zespołu, jakiejś fajnej firmy, która ma odpowiednie narzędzia. Akurat, będąc nieskromnym, nasz zespół, w którym ja działam, żadna na rynku, żadna firma nie ma takich narzędzi. Nie masz gotowe lejki sprzedażowe, gotowe oferty, gotowe strony przechowujące, gotowe kampanie e-mail, kampanie SMS-owe, webinary na żywo, tak właśnie z tym przedsiębiorcą, z którym teraz mieliśmy. I fajne, oprócz tego właśnie ten plan działania, fajne produkty, ten plan działania, gdzie krok po kroku wiesz, co masz robić, masę innych szkoleń, jeszcze innych, które są tworzone w tle, mówię, lejki sprzedażowe i tak dalej. I fajne też produkty, które z jednej strony chronią Ciebie, Twoją rodzinę, a z drugiej strony dają Ci zarabiać. I suplementy diety, i produkty na abonamencie, które są nie są uzależnione na przykład od kurierów i tak dalej, o żadnej produkcji, i kawy i tak dalej. Wszystko w jednym miejscu, czyli tak jakby gotowy schemat biznesowy, którego musisz po prostu wykorzystać. Jeśli chcesz, to sprawdź sobie link poniżej. Dam Ci tam ten link do tego filmu wideo, gdzie dokładnie opowiadam o tym, jak powinien wyglądać pojazd biznesowy, jak powinien wyglądać silnik i paliwo. Czyli pojazd biznesowy to jest firma MLM, silnik to jest system marketingowy, który napędza tą Twoją firmę MLM, a paliwo to jest ruch, który właśnie napędza system marketingowy. Jak masz te trzy rzeczy, dopiero wtedy możesz mówić, że to jest naprawdę konkretny biznes do zarabiania w internecie. Wtedy masz tą całość, bo sama firma MLM to jest za mało. Sam silnik, czyli system, też jest za mało. Jak nie masz firmy MLM, to sam system też się nie przyda. I samo paliwo, no to też się nie przyda, bo nie masz do czego tego paliwa wlać. A paliwo to jest ruch. Jak nie masz ruchu, nie masz czego, jak masz ruch, ale nie masz systemu, czy firmy MLM, to nie masz co napędzić tym ruchem. Jak masz samą firmę, to jest za mało. Jak masz sam system i samą firmę, to jest za mało, bo jeszcze musisz mieć paliwo. Ale to Ci opowiem, kliknij sobie w link poniżej, obejrzyj sobie ten film. Tam będziesz mieć szczegóły, jak ten taki biznes optymalnie powinien wyglądać. I pamiętaj, nie prześpij tego czasu, zdobądź te umiejętności, nie schizuj się, staraj się koncentrować, spędź trochę czasu z rodziną. Wyjdź na balkon, wyjdź na przed dom, jeśli masz ogródek, wiadomo, teraz nie można chodzić do lasu i tak dalej, to przed dom przynajmniej sobie wyjdź, tego słońca złap, teraz mamy, jak to nagrywam, fajną pogodę, złap sobie tego słońca, odetchnij, nie trać czasu na jakieś pierdoły, na telewizję, na seriale, zdobądź fajne umiejętności, zacznij działać z konkretnym planem. Sprawdź sobie ten link poniżej, tam masz właśnie opowiedziane, jak to powinno dokładnie wyglądać. Jeśli masz jakieś pytania, pisz poniżej. Jeśli masz jakieś, nie wiem, pytania na temat marketingu sieciowego, lejków sprzedażowych, systemów MLM, pisz poniżej. Jeśli masz ochotę, daj łapkę w górę. Oczywiście prywatnie też możesz do mnie pisać, jak chcesz. I widzimy się, sprawdź sobie ten link poniżej i widzimy się w kolejnym filmie wideo. Cześć!